Hala sportowa w gminie Mykanów wypełniła się samorządowcami, a wśród nich przede wszystkim sołtysami, którzy obchodzili swoje święto. To grupa ludzi, bez których, jak podkreślano, prawidłowo nie mógłby funkcjonować samorząd w mniejszych miejscowościach. Mamy 24 sołectwa, więc 24 sołtysów. Wielu sołtysów z dużym doświadczeniem jest przez wiele lat, najstarszy chyba 40 lat jest sołtysem. Także no, ta współpraca i uznanie u mieszkańców przede wszystkim decyduje o tym, że są wybierani dalej. A wójt, jeżeli nie będzie współpracował z sołtysami, to praktycznie nic nie zrobi. Sami sołtysi swojego poświęconego czasu dla lokalnej społeczności nie żałują. Starają się po prostu rozwiązywać problemy mieszkańców, bo choć ich praca nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem, to daje ogromną satysfakcję. Praca jest wymagająca, ale satysfakcję też jakąś mamy z tego, że załatwimy coś dla mieszkańców swojej miejscowości i są zadowoleni. Kłopotów nie brakuje, ale satysfakcja jakaś jest. Nie ma więc samorządu bez sołtysów. Poszczególne sołectwa, mając nawet najlepszych gospodarzy bez wsparcia finansowego, wójtów czy burmistrzów, nie mogłyby jednak skutecznie działać na rzecz swoich mieszkańców. Takim wsparciem jest Fundusz Sołecki. Fundusz Sołecki bardzo wiele spraw ułatwia. Przede wszystkim mamy pewną kwotę pieniążków, tak, do dyspozycji i decydujemy, nie tylko, że sołtys jedna osoba, ale Rada Sołecka, mieszkańcy na zebraniu mają duży wpływ na to, na co będzie wydany fundusz. Fundusz Sołecki jest takim mocnym wsparciem dla samorządu wiejskiego. On jest co rok wzmacniany, zwiększany. Dzięki temu możemy poznać bieżące potrzeby, najpilniejsze potrzeby sołectwa i dzięki temu funduszowi można je realizować. Praca sołtysów doceniana jest nie tylko podczas ich święta, ale na co dzień w różnoraki sposób, mówi nam radna sejmiku województwa śląskiego. Jest to między innymi inicjatywa sołecka, są to konkursy Piękna Wieś, organizowane co roku Forum Sołtysów. Forum Sołtysów organizowane jest w skali całego województwa śląskiego i wtedy sołtysi z różnych subregionów mogą ze sobą rozmawiać i mogą ze sobą wymieniać kontakty. Gospodarzem tegorocznego Dnia Sołtysa był wójt i samorząd gminy Mykanów. Mówimy, co ma być, a praktycznie ci młodzi ludzie z dużym zaangażowaniem do tego podchodzą. Cieszę się z tego, że taki zespół udało się zbudować. My przechodzimy zmianę pokoleniową w urzędzie. Większość osób odchodzi, starszych osób na emeryturę. Ci młodzi, no widać, że dosyć dobrze dobrany zespół i to rokuje bardzo dobrze na przyszłość.